Mateusz Matyszkowicz, słuchacie audycji Frondy. Naszym gościem dzisiaj Sebastian Rybarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Sebastian Rybarczyk, autor świeżo wydanej przez Frondę najtajniejszej broni wywiadu. Co to jest najtajniejsza broń wywiadu, to już nam podprowadza okładka, jakiej pewnie się po Frondzie nie spodziewaliście, bo tą najtajniejszą bronią wywiadu jest... Miłość, kobiety i seks. Właśnie. Zbiór historii o tym, jak agenci się zakochiwali, ale i jak kobiety wykorzystywały agentów dzięki miłości i na odwrót, prawda? To jest książka generalnie o roli uczuć, bardzo szeroko rozumianych uczuć, bo to jest miłość opisana w relacjach męsko-kobiecych oczywiście, ale także męsko-męskich, czy także miłość, bezgraniczna miłość do ojczyzny, bądź też miłość do przemocy, więc tą miłość rozumiemy szeroko. Przy czym wywiad kojarzy nam się z cynizmem. Agent z kimś właśnie wyprutym z uczuć, kimś, kto instrumentalizuje każdego rodzaju relacje. Czy agent może się zakochać szczerze? No to ja staram się w tej książce pokazać historię ludzi poprzez właśnie historię ludzi wywiadu bądź szpiegów, na których wpływ miały uczucia. Oczywiście, że tak, że te uczucia mają wpływ i bardzo często zmieniają oficera bądź agenta wywiadu w osobę, którą on wcześniej nie był. To tacy sami ludzie jak wszyscy inni, tak? Zakochują się, nienawidzą, zdradzają. O takich przypadkach będziemy dzisiaj rozmawiać. Najtajniejsza broń wywiadu, czyli seks, miłość, kobieta. Wstawcie tutaj sobie któreś z tych słów i zawsze to będzie prawdziwe. Naszym gościem Sebastian Rybarczyk, autor świeżo wydanej przez Frondę książki. Przejdźmy do konkretu, znaczy do konkretnych losów szpiegów. Bystrolotow, szpieg sowiecki. Nielegał, czyli człowiek, który funkcjonuje poza granicą swojego państwa pod zmienioną tożsamością, podszywający się albo... Nie tylko pod jedną, pod kilkoma nawet w przypadku Bystrolotowa. I człowiek, który tak naprawdę się zakochał. To jest w ogóle piękna historia. Bystrolotow, zanim został asem sowieckiego wywiadu, był obdartusem, który przemierzał Pragę i jako taki obdartus, włóczęga, dorywczo gdzieś nauczający języka angielskiego, zakochał się w angielskiej guwernantce praskiej. Tak, to jest cała historia Bystrolotowa, to jedna z takich najbardziej romantyczno-tragicznych historii w tej książce. Bystrolotow, który, jak głosi legenda, był nieślubnym dzieckiem księcia Tołstoja, a wychowywał się w bardzo porządnym, byśmy to tak nazwali, środowisku, miał własną guwernantkę, własnych nauczycieli języka, stąd też znał kilka języków obcych. Rewolucja zniszczyła mu to wszystko i praktycznie zajmował się żebractwem przez długi okres czasu, zaciągał się na statki. W końcu wylądował w tej Pradze czeskiej, jeszcze, jak to nazwijmy, to biały Rosjanin szybko jednak postanowił ratować swoją egzystencję, związał się z przedstawicielstwem handlowym sowieckim w Pradze. Ci go wciągnęli w działalność wywiadowczą przy takiej elokwencji, którą on miał znajomości. Bo tu dodajmy tym, którzy mniej znają historię komunizmu w XX wieku, te struktury kominternowskie, te struktury, które oficjalnie miały być forpocztą politycznego komunizmu i rewolucji światowej, tak naprawdę był jednym z narzędzi polityki zagranicznej i wywiadu sowieckiego. Wywiadu sowieckiego w późniejszym okresie faktycznie to była taki polityka sowiecka tamtego okresu, mówimy początek lat 20. była realizowana dwutorowo, czyli tajnie, poprzez właśnie Komintern i OGPU, GPU i OGPU oraz normalnie przez Ludowy Komisariat Spraw Zagranicznych, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych. On się związał, bo w Czechach nie było ambasady, tak? Nie było oficjalnych stosunków jeszcze czechosłowacko-rosyjskich. On się związał właśnie z przedstawicielstwem handlowym, tam szybko awansował i zakochał się w kobiecie, którą spotkał przypadkowo. Ta kobieta bardzo zaważyła na jego życiu. Chciał bardzo, aby stała się jego kochanką. To się udało mu tylko raz i dla niej
A myślę tak, że dla niego to się skończyło wyjątkowo, wyjątkowo tragicznie, ale też nie chcę zdradzać wszystkiego związanego z Strolotowem. Może nie powiemy całej historii, ale jej elementy można. Zakochuje się w angielskiej guwernantce w Pradze jako jeszcze włóczęga, ale potem, kiedy już wraca i kiedy może zaprezentować się z lepszej strony, bo to jest nieźle opłacanym sowieckim agentem, podejmuje ponowną próbę zdobycia jej, próbę poprzedzoną śledztwem. To tak, rozpoznanie operacyjne. To podpowiada, nie wiem, czy to jest metoda podrywu, którą byśmy polecali wszystkim. No u niego mało skuteczna jednak, jakby na to nie patrzeć. Tak? Jeżeli chodzi o uczucia, to i władza służb nie jest wszechwładna. Zakochuje się w niej, po czym związuje się tak naprawdę z inną kobietą, tu w ramach niezdradzania detali, nie powiemy, jak do tego doszło. I o tyle ten drugi związek jest istotny, że on dużo mówi, czym jest jakby szczerość uczuć agenta. Znaczy, problem Bystrolotowa, wydaje mi się, polegał na tym, on był bardzo silnie związany ze swoją matką uczuciowo, znaczy ona odcisnęła na nim olbrzymie piętno, ale w inny niż na ogół się spodziewamy sposób, to znaczy on tej matki pragnął, żeby ona przy nim była, żeby nim się opiekowała, żeby po prostu była mu matką. To niestety się nie zdarzyło. Ona bardzo szybko go wyekspediowała właśnie pod skrzydła guwernantek i nauczycieli. On większość swojego dzieciństwa, a później oczywiście również dorosłego życia pozostawał bez niej, chociaż cały czas pracując za granicą pamiętał o tym, żeby ulżyć jej losowi, przesyłał pieniądze. To już jest przypadek, który dobrze znamy i tacy ludzie są wśród nas. Ludzie, którzy często zmieniają kobiety, w każdej szukając matki. Który nie znał, tak? Tak naprawdę jej nie znał, bo jej nie było przy nim. I te relacje, które należy określić, używając młodzieżowego słowa, pokręcone, tak? Z kobietami, które doprowadziły go do zabójstwa, a wynikały z tej jego młodzieńczego braku opieki matczynej. No, taka jest teraz takie pytanie do człowieka, który zajmie się historią służby, popularyzatorstwem historii służby. Czy to nie jest jakaś skaza? Znaczy, czy selekcja osób tak odpowiedzialnych zadań, jak bycie nielegałem, nie obejmuje także sprawdzenie tego, czy też pokręcone losy i pokręcona psychika danego osobnika nie zaszkodzi działaniu? Jeżeli agent o tak pokręconej psychice oddaje się kolejnym kobietom jak matkom, no to wystawia tak naprawdę działanie, które ma zrealizować na niebezpieczeństwo. Znaczy, wielkość wywiadu sowieckiego polega na tym, że oni przez dziesiątki lat potrafili dobierać bardzo szczególny typ człowieka, to znaczy takiego, który podejrzewa na przykład w polskich służbach specjalnych współcześnie, nie przeszedłby przez sito psychologów i testów psychologicznych, które są robione. To są właśnie w dużej części indywidualiści, ci Rosjanie, którzy odnosili największe sukcesy, indywidualiści, osoby bardzo często ze złamanym życiem, wyjątkowo zdolne. Tutaj Bystrolotow jest tego doskonałym przykładem. Pod koniec życia, jak się dowiedziałem z twojej książki, znał 20 języków. Tak. Ale ta pokręcona psychika, czy ta pokręcona psychika była w takim razie traktowana jako atut, bo jest to człowiek łatwiejszy do złamania, tak? Zdecydowanie. Jeżeli popatrzy się na głównych rosyjskie asy wywiadu, tak? Rosyjskie bądź werbowane przez Rosjan osoby, które trafiały do siatek szpiegowskich, to one w bardzo wielu punktach są po prostu wyjątkowe, tak? Są dziwakami, homoseksualistami, zawodowymi rewolucjonistami wierzącymi w ideę, będąc jednocześnie osobami z kręgu najwyższych sfer brytyjskich i tak dalej. To jest pewien inny sposób myślenia o wywiadzie, inny sposób budowania potęgi tego wywiadu i trzeba zauważyć, że Bystrolotow, pomimo swoich problemów osobistych, które miał, jednak to oddanie dla sprawy sowieckiej, dla wywiadu sowieckiego było wielkie i przyniosło olbrzymie sukcesy. Bystrolotow, jego historia, której zdradzać w szczegółach nie chcemy, bo przyjemność śledzenia jego losów pozostawiamy czytelnikom, ale dwa ostatnie zdania opowieści o nim chyba dobrze podsumowują i zachęcają do lektury. Do miłości zwerbował żonę na szpiega.
potrafił zabić dla niej i oddać innemu mężczyźnie. Ona była z nim do końca. Dmitrij i Jolanta, historia pięknej i strasznej miłości. Ale powiedzmy sobie jeszcze przy okazji Bystrolotowa o jednej ważnej rzeczy, która dużo też mówi o funkcjonowaniu sowieckiego państwa. Wydawałoby się, że człowiek, który przez lata służył reżimowi za granicą, narażając własne życie, tak naprawdę pozbywając się własnego życia osobistego na rzecz wywiadu, po powrocie do kraju powinien zostać obdarzony najwyższymi honorami i resztę życia spędzić w dostatku. On był szczęściarzem. Wbrew pozorom, tak? On jak wrócił do Sowietów, został zawezwany tak naprawdę do Sowietów, a większość jego przyjaciół oraz wielkich tak zwanych nielegalnych tamtego okresu została zamordowana w wyniku wielkiej czystki lat, końcówki lat 30. ubiegłego wieku. Bystrolotowi się upiekło. Upiekło mu się przypadkowo, bo o nim zapomniano, tak? On zresztą miałby duże szanse, żeby nie trafić do łagru, gdzie trafił na właśnie, wiele lat. Jest to historia tragiczna, ale i bardzo komiczna, jak do tego doszło. Tak, on by nie trafił do łagru, gdyby nie to, że będąc, pracując na Zachodzie, nie był ukadrowionym pracownikiem wywiadu. Po powrocie do Rosji obiecano mu wysoki stopień, ale tego nie dotrzymano i on w pewnym momencie miał już tego dość i nie pracował już wtedy bezpośrednio w NKWD. Pracował w zewnętrznym wydawnictwie, gdzie robił tłumaczenia. I postanowił o sobie przypomnieć i zadzwonił po prostu do NKWD i mówi, co jest z tym moim stopniem. I oni się wtedy zorientowali, kurczę, Bystrolotow żyje, no i trzeba coś z nim zrobić. Nie zabili go, ale zesłali go do bardzo ciężkiego gułagu, gdzie siedział jak większość do czasu odwilży kruszczowskiej. Wyszedł, faktycznie dostał dobrą pensję w KGB, był wykładowcą kolejnych kadr nielegałów, i to jest jeden z nielicznych portretu, który wisi na łubiance, tak? To też, znaczy na Wiesyniewie, w kwaterze głównej. Jego żonie się już coś takiego nie udało. Tak, ona... To jest niesamowita historia, jak pomimo tego, co ona przeszła z Bystrolotowem i jak wydaje się przez wiele lat nim gardziła także, jako i mężczyzną, jako człowiekiem, a pozostała mu wierna do końca, gdy on siedział w gułagu. Sytuacja materialna była bardzo zła, praktycznie głodowała, jednak ona przez te wszystkie lata próbowała wspomóc go, wysyłając mu paczki, o które on prosił, żeby mu właśnie nie wysyłać, dlatego że to wszystko jest... na miejscu rozkradane przez strażników, a przyjechała do niego. To jest, myślę, jeden z najbardziej wstrząsających momentów tej książki, tak? Dlatego nie będziemy dłużej na ten temat mówić. Ten moment, kiedy ona go odwiedza w gułagu, opisany jego słowami. Gdyby istniał Olimp głupoty intelektualistów, to z pewnością Ernest Hemingway byłby tam jednym z bogów. Po jego prawicy mogłaby usiąść bez cienia zażenowania jego żona, Marta Gellhorn. To początek rozdziału Ernest i Marta w książce Sebastiana Rybarczyka, naszego dzisiejszego gościa. Opisujesz i takich ludzi bystrych jak Bystrolotow i takich mniej bystrych jak Hemingway. No, Hemingway był bardzo bystry, bo wiedział, gdzie leżą frukty, prawda, i potrafił się po nie schylić, tak, to jest generalnie problem tej całej elity intelektualnej, głównie europejskiej, która wtedy przewodziła, i głównie francuskiej, bo amerykańska jeszcze wtedy się dobijała przecież do bram Europy i też chciała być wielka, ale jeszcze chwilę musiała poczekać, jak ci ludzie, którzy wydawaliby się inteligentni, czasami naprawdę wspaniali literaci, piszący wielkie dzieła, jednocześnie w kwestiach politycznych zachowywali się gorzej niż dzieci, a głupcy, tak? Bo to trzeba Hemingway w latach 30. zapałał gorącą wiarę w system komunistyczny, ideologii komunistycznej, oddał się zapamiętale. Znaczy, on był... Hemingway był hedonistą i to takim do szpiku kości, a ponieważ był hedonistą i chciał żyć wygodnie i być kochanym, no to wtedy, żeby być kochanym, to najlepiej byłoby wstąpić do komunistów, co mu się udało, występowano różne... Czyli można było rwać laski na przynależność do partii komunistycznej? Zdecydowanie, tylko one nie były najpiękniejsze. To już inna rzecz, tak? No ale on rwał te laski bez dwóch zdań,
wyrwał tą Martę, która była młodą dziennikarką, zresztą o tym pisze w książce. Jak to piszesz, wysoka, posągowa blondynka, tak, typowo amerykańska, taka jaka się niektórym podoba. Tak, no mnie akurat nie, dlatego ja napisałem niektórym, prawda, bo tam czasami z kolegami, jak pokazywałem zdjęcia, pisząc tą książkę, ocenialiśmy, a komu się podoba, czy nie. No na pewno nie była taka piękna jak Nicole Kidman w tym filmie, prawda, Martha i Gyllenhaal, ale zresztą sam Hemingway też nie był taki jak Cliff Owen, prawda. Przystojny sam film, no jedno wielkie oszustwo i badziewie lewackie. A między innymi no, pod wpływem tego filmu, nie ukrywam, napisałem tą część poświęconą Hemingwayowi Gyllenhaal, tak, bo ona, Martha była typową kobietą, która przy pomocy starszego od siebie mężczyzny chciała zrobić karierę. Ja nie chcę powiedzieć, nie chcę tego potępiać, tak, w żadnym razie, żeby to tak nie zabrzmiało, bo kobiety też jakoś muszą robić karierę, zwłaszcza jak nie mogą zrobić same. Ale ona wydaje się być bardziej zafascynowana tymi ideami komunistycznymi. Zresztą ona przecież po zerwaniu z Hemingwayem po wojnie mieszkała w Europie, głównie zajmowała się pluciem na Amerykę, tak, przez wiele lat. Jak to lewaczki mają zwyczaj? No i tak, on się bardziej uspokoił. Trzeba pamiętać, że był to człowiek, który po pierwsze, bo ta część książki, ona obejmuje ten okres głównie wojny w Hiszpanii. To po pierwsze Hemingway tam niespecjalnie chciał jechać. Po pierwsze dlatego, że tam realnie strzelali i mogło mu się stać krzywda. A po drugie, on w tym czasie negocjował wprowadzenie walk byków na Kubie. On tam przepłacił już kilku senatorów, bo on strasznie chciał popatrzeć na tą całą korridę. I komuniści go trochę wkręcili w tą całą sytuację, bo poprzez swoich zaufanych agentów w różnych gazetach napisali, że wielki pisarz wybiera się na wojnę. Chodziło oczywiście o Hemingwaya, on się nigdzie nie wybierał, ale jak już gazety napisały, no to trzeba było jechać. A jeszcze dodatkowym bonusem tej całej sytuacji było to, że w Paryżu czekała dziewczyna, która była w nim zakochana. No właśnie Martha Gyllenhaal, to był 36 rok, oni się pobrali dopiero po paru latach. Krótko byli małżeństwem. W jakim stopniu Hemingway, jego twórczość, jego słabości do kobiet i alkoholu oraz rozmaitych przedmiotów zbytku przysłużyły się sowieckiemu imperium? No przede wszystkim on, zanim wybrał się na wojnę, to żeby usprawiedliwić się, myślę, sam przed sobą oraz przed swoimi przyjaciółmi komunistami, sporą gotówkę zaangażował w różnego rodzaju tam komitety pomocy republikańskiej Hiszpanii. Był między innymi współfinansującym propagandowy film przygotowywany przez jednego z komunistów holenderskich, to razem z Dos Passosem to robił. I to miało znaczenie. No on wtedy, wydaje się, był oprócz, bo Hemingway przeszedł do historii literatury, tak? Dos Passos też przeszedł do historii literatury, ale jest zdecydowanie mniej znany. O czym właśnie powiem za chwilę, dlaczego mniej znany. Taka jest moja opinia. A to Hemingway, będąc tak wielkim obok wtedy Dos Passosa pisarzem, wspomagał ten brutalny reżim republikański, który niszczył Hiszpanię. A pokłosie tego mamy do tej pory. Tak? To znaczy nadal uważa się, że generał Franco to był ten faszystowski morderca, który zniszczył demokrację. No, każdy, kto ma głowę na karku, wie, że o żadną demokrację nie chodziło. I do Passos właśnie, który się zorientował na miejscu, o co tak naprawdę chodzi. Podobnie jak Orwell, tak? Tylko Orwell jeszcze wtedy nie był tak popularny. Do Passos w 1934 roku został uznany za najwybitniejszego literata dekady przez tygodnik Time. O rok wcześniej niż Hemingway. Widząc to, co się dzieje za linią frontu, czyli mordowania towarzyszy partyjnych, trockistów, anarchistów czy socjalistów przez bojówki NKWD, zaczął o tym głośno mówić, tak. Hemingway się na to nie zdecydował, co więcej, bardzo ostro atakował. Dos Passos był jego bliskim przyjacielem, zaczął go bardzo ostro atakować, twierdząc, że wszystkie tego typu historie, nawet jeżeli są prawdziwe, szkodzą idei rewolucji, tak. No, wyjątkowo podle się zachował w stosunku do Passosa, także w swoich wspomnieniach i wielu wypowiedziach, tak. Próbował odebrać Dos Passosowi tą palmę pierwszeństwa, ujawnienia prawdy o wojnie w Hiszpanii, tak? Najtajniejsza broń wywiadu Sebastiana Rybarczyka, naszego dzisiejszego gościa, do nabycia w dobrych księgarniach i na xlm.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. A ja się z Państwem żegnam. Mateusz Matyszkowicz. Do usłyszenia.